wszyscy mężczyźni, którzy nie zgadzają się i nie są przeciwni, nie akceptują przemocy wobec, stosowanej wobec kobiet. Może krótkim tytułem wstępu powiem, jak to się zaczęło. Otóż to jest największa kampania tego typu na świecie. Rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy w Montrealu jeden z byłych studentów zastrzelił 12 kobiet i ranił 13. 14 kobiet, przepraszam, dlatego że uważał, że dlatego że dużo jest dziewczyn na uczelni, on nie skończył studiów. Dwa lata później zawiązał się w Kanadzie taki ruch właśnie sprzeciwu wobec przemocy stosowanej na kobietach. Blisko 100 tysięcy mężczyzn po kilku tygodniach nosiło już białą wstążkę, symbol kampanii. Później ta kampania rozprzestrzeniła się praktycznie po całym świecie. W Gdyni jest obecna od 2009 roku, pierwszą zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a później po prostu zaczęły się włączać coraz więcej organizacji, instytucji, osób i przede wszystkim szkół. To jest bardzo charakterystyczne dla naszej gdyńskiej kampanii, że co roku inna szkoła bierze na siebie ciężar odpowiedzialności współorganizacji tej kampanii. Szkoła przygotowuje program, oni to realizują z uczniami i to jest po prostu rzecz bardzo cenna moim zdaniem, gdyż już, bo to są różne szkoły ponadgimnazjalne, że już młodzi ludzie w szkole uczą się tego typu zachowań. W tym roku głównym współorganizatorem jest Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tutaj są przedstawiciele, zaraz oddam im głos. Opowiedzą dokładnie, jaki będzie przebieg i jak już zaczęli kampanię Białą Wstążkę w Gdyni. Natomiast ja bym chciał również zaprosić serdecznie w ramach kampanii jutro do Parku Naukowo-Technologicznego. W ramach kampanii odbędzie się miejska konferencja pod nazwą Procedura Niebieskich Kart Wielkie Nadzieje, gdyż jak wszyscy wiemy, po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenie dotyczące niebieskich kart, wszczynania tej procedury zmieniło się. Od roku praktycznie jesteśmy, obowiązują nas nowe przepisy i ta konferencja będzie podzielona. Pierwsza część ranna będzie dla młodzieży gdyńskich szkół, 160 osób z gdyńskich szkół z nauczycielami. Dowie się o wszczynaniu procedury, kto może, kompetencje, jakie są poszczególnych służb, aby procedurę niebieskiej karty wszcząć i ją prowadzić. To będzie taka procedura w pigułce. Uczniowie od pracowników m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty dowiedzą się, w razie gdyby spotkali taką sytuację, by byli świadkami lub sami byli uwikłani w przemoc, gdzie mogą się zwrócić o pomoc. Bardzo ważną częścią kampanii jest, oprócz oczywiście poszerzania świadomości na ten temat, jest informacja dla mieszkańców, gdzie osoby, które w tę przemoc są uwikłane, mogą się zgłosić po pomoc. Czy Państwo dokładnie za chwilę opowiedzą, gdzie byli i gdzie będą z tą kampanią na terenie Gdyni. Natomiast oprócz plakatów, które tutaj Państwo widzicie, każdemu będziemy rozdawać również taką ekologiczną torbę, Państwo byli w centrach handlowych, z informacjami o kampanii i o ośrodkach, gdzie można się zgłaszać po pomoc. I bardzo fajna rzecz, dzięki współpracy z Biurem Polat Obywatelskich, jest taka mapa bezpłatnej pomocy rodzinie w Gdyni. Oprócz planu miasta są zaznaczone wszystkie możliwe instytucje, gdzie rodzina, nie tylko jeśli chodzi o przemoc, ale w ogóle, jeśli mają problem, gdzie mogą się zgłosić. Tam są wszystkie ośrodki pomocy społecznej, placówki, organizacje pozarządowe. Także bardzo, bardzo przydatna rzecz. Może oddam głos tutaj pani dyrektor i słuchaczom Kolegium Miejskiego. Dzień dobry Państwu. Zostaliśmy zaproszeni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do współpracy w ramach czwartej edycji kampanii Białej Wstążki i myślę, że nie bez przyczyny, ponieważ od już 6 lat w szkole działa profilaktycznie zespół do spraw przemocy w rodzinie oraz zespół, który przede wszystkim propaguje kartę praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego jest szkołą dla dorosłych i wśród swoich słuchaczy niestety z naszych badań przy współpracy z poradnią pedagogiczno-psychologiczną numer 2, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przy współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, a także właśnie dzięki temu, że Rada Pedagogiczna jest przeszkolona w tym zakresie w ramach projektu Stop Cyberprzemocy na Północy, Stop Przemocy w Szkole i na Ulicy. Po prostu dowiadujemy się z rozmów, z maili, z SMS-ów o tym, że nasi słuchacze takiej przemocy doświadczają i dlatego włączyliśmy się do tej akcji. W szkole, która jest szkołą dla dorosłych, generalnie trudno pozyskać osoby, które chcą mówić o tym problemie, ale w kampanii Białej Wstążki 60% dzięki moim nauczycielom, szczególnie pani wicedyrektor Małgorzacie Medyckiej i pani Elżbiecie Łysikowskiej, znaleźliśmy wolontariuszy siedzących tu także obok mnie, którzy już 19 rozpoczęli przed niejako kampanią oficjalną od 24 spotkania z różnymi grupami społeczeństwa gdyńskiego. I tak między innymi od Rady Pedagogicznej Kolegium Miejskiego poprzez współpracę, proszę mi wierzyć, z rodziną katyńską i sybirakami rozprzestrzeniliśmy za sprawą z okazji 11 listopada otwarcie wystawy z tego tytułu i jednocześnie zainteresowanie przeszło nasze największe oczekiwania. Wczoraj nasi słuchacze byli w różnych punktach miasta, szczególnie w domu handlowym i centrum handlowym Tesco, domu handlowym Batory, w sklepach pomniejszych typu sieci Rossmann, Odido, czyli te dwie sieci wzięliśmy pod uwagę i proszę wierzyć, muszę tu panu powiedzieć, panu rzecznikowi, że akcja rzeczywiście tak jak zaczęła się na świecie, tak tu też stała się ogólnoświatowa, ponieważ w naszych domach handlowych bywają wycieczki ze Szwecji, z Anglii, z Rosji i to się zdarzyło wczoraj właśnie. Wolontariusze reklamowali tę akcję właśnie w taki sposób. Chciałabym powiedzieć, że szczególnie w naszej szkole jest taki przedział, który tutaj jeden z naszych słuchaczy zaraz powie, że większość do szkoły uczęszcza mężczyzn i zdecydowanie oni chcieli w tej akcji wziąć udział. Ja tylko powiem tak w skrócie, że dzisiaj byliśmy także u pań i panów wiceprezydentów, prezydentów, przewodniczących Rady Miasta z tą akcją, która spotkała się z bardzo miłym i szerokim odzewem, szczególnie poparcia ze strony naszych włodarzy miasta. I mam nadzieję, że to, co się zadzieje jutro w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym na rzecz osób zaproszonych, o których mówił pan rzecznik, szczególnie będzie promowało tę akcję w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Proszę państwa, to co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, mam okazję usłyszeć w pokoju, w gabinecie dyrektora. Niekiedy są to przerażające sytuacje. Chodzi nawet do tego, że o godzinie na przykład 2 w nocy, to jest fakt, który przeżyliśmy wszyscy, telefonuje jedna ze słuchaczek i mówi, że z powodu jakichś tam spraw, o których nawet jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, chce popełnić samobójstwo. Po nitce do kłębka, z dziewczyną rozmawialiśmy 6 razy, 6 razy była u mnie w gabinecie i przemilczała po 3 godziny. Nie można się otworzyć na taką przemoc w rodzinie, która jest od dzieciństwa, na którą niestety pozwalamy my kobiety, bo boimy się o tym mówić głośno, boimy się gdzieś wewnętrznie o nasze rodziny, ale jednak ona jest. I wśród naszych słuchaczek, która ukończyła liceum ogólnokształcące i szkołę policealną, technika rachunkowości, jest osoba, która rzeczywiście mogłaby bardzo dużo na ten temat powiedzieć, ale to nie tylko jednostka. Stąd włączamy się w akcję. Pan prosił, żeby przekazać, gdzie będziemy. Ja myślę, że tak, że to wszystko, gdzie państwo, uczniowie, słuchacze, kolegium będą rozdawać, bo to będzie zarówno obecność na ulicach miasta dla mieszkańców, jak i również zajęcia w szkołach. Tak. Wszystko państwo macie dokładne rozpiskę w materiałach. Dobrze. Program jest dość bogaty. Natomiast ja może bym tutaj oddał głos słuchaczom. Tak jest, jak najbardziej. W naszej szkole uczęszcza 332 osoby, z czego 180 osób są to mężczyźni.
My jako słuchacze Kolegium Miejskiego jesteśmy jak najbardziej dumni, że możemy wspierać taką kampanię i uważamy, że propagowanie takich rzeczy jest sprawą przede wszystkim kluczową, aby dotarło to do świadomości szerszej opinii publicznej i żeby po prostu ludzie znali ten oto problem, że istnieje to, ponieważ bardzo w wielu przypadkach jest to ukrywane, jest to cichy bardzo problem. Jesteśmy jeszcze raz bardzo dumni, że możemy wspierać tą kampanię i jak najbardziej będziemy dążyć do celu, żeby się udała. Trzymajcie Państwo kciuki. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, że przez 4 lata kampanii w Gdyni udało się... Poczekam chwilę. Przepraszam. Przez 4 lata trwania kampanii w Gdyni udało się rozdystrybuować na terenie miasta kilkanaście tysięcy łącznie i białych wstążek, i ulotek, plakatów, bo tak jak powiedziałem, o tym problemie trzeba mówić bardzo głośno i wyraźnie. Natomiast bardzo ważne jest również to, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie ewentualnie po taką pomoc, jeżeli będą potrzebować, mogą się zwrócić. Jeszcze raz serdecznie zapraszam również jutro do Parku Naukowo-Technologicznego. A oprócz tej części dla młodzieży będzie druga część dla profesjonalistów. Będzie podsumowanie rocznych działań w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Będą tam specjaliści od pomocy społecznej przez Policję, Straż Miejską, prokuraturę, sąd nasz, organizacje pozarządowe. I tam spróbujemy podsumować, jak miniony rok minął w Gdyni, jeśli chodzi o choćby procedurę wszczynania niebieskich kart, ile tego było, jak ten problem w Gdyni w tej chwili wygląda. Bardzo poprosimy panią prezydent Wolny, która zaprosi państwa na galę stypendialną. Będziemy honorować najlepszych naszych uczniów studentów. Możemy prosić o ciszę? Proszę państwa, cichutko. Prosimy bardzo. Czy można prosić o chwilę skupienia? Dobrze, bo już zaczynamy kolejny temat. Prosimy bardzo. Jutro po raz 18 odbędzie się stypendialna gala, podczas której najlepsi uczniowie i studenci odbiorą z rąk pana prezydenta wyróżnienia w postaci stypendiów. To 18 już gala, a więc jest to taka zakorzeniona mocno tradycja Gdyni. W międzyczasie, w ciągu tych lat, rozbudowane zostały systemy stypendialne, bo to ważny niezwykle obszar takiego wspierania najzdolniejszych i najbardziej aktywnych uczniów i studentów. Ja chcę powiedzieć, że w międzyczasie mamy także w Polsce stypendia marszałka, stypendia premiera. Pojawiło się takie ciekawe zjawisko, że nawet banki fundują stypendia uczniom. Jest bank BGŻ funduje stypendia uczniom, którzy uczą się w trzecim LO. Tam warunki trzeba spełnić, bo nie są to naukowe stypendia, ale takie wspierające możliwość edukacji. Natomiast nasze gdyńskie stypendia przyznane po raz 18 to stypendia adresowane, to stypendia naukowe i także za osiągnięcia artystyczne i sportowe, bo w ciągu tych 18 lat ta pula stypendiów rosła i uznaliśmy, że warto także takie dwie kategorie dodatkowo stworzyć, tym bardziej, że mamy szkoły artystyczne w Gdyni i był kłopot z pomieszczeniem wszystkich uczniów, którzy na stypendium zasługują. Myślę na przykład o Szkole Mistrzostwa Sportowego,
w zakresie gimnastyki artystycznej, która jest w Gdyni. Bardzo wiele uczennic tej szkoły to członkinie kadry narodowej. By uzyskać, kapituła przyznawa 85 stypendiów. To są stypendia dla uczniów od szkoły podstawowej poprzez gimnazjalną, ponadgimnazjalną, a także stypendia adresowane są do studentów. Warunkiem jest bycie mieszkańcem Gdyni, no i osiągnięcia. Nie wystarczy wysoka średnia ocen. Muszą to być również osiągnięcia potwierdzone udziałem w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach przedmiotowych. No, bycie laureatem lub choćby finalistą plus wysoka średnia ocen to taka no, już pewność, że ma się szansę na stypendium. Jeżeli chodzi o stypendia sportowe, tak jak powiedziałam, mamy wielu uczniów, którzy różnorodne dyscypliny uprawiają. Tam warunkiem jest, by osiągnięcia szkolne były na poziomie dobrym, ale wszyscy ci uczniowie, którzy to stypendium otrzymają, to są jednocześnie członkowie kadry narodowej, czyli to są już naprawdę osiągnięcia sportowe bardzo ważne. Tradycyjnie od wielu lat, jest to taka nasza gdyńska specyfika i ciągle jeszcze mamy takie wnioski, przyznajemy 5 stypendiów studentom pochodzenia polskiego ze wschodu. Studiują oni na uczelniach Trójmiasta. Podobnie i w tym roku takich 5 stypendiów przyznaliśmy, chcąc wspierać tych młodych ludzi, którzy wracają do kraju swoich przodków, by tutaj zdobywać wykształcenie i kwalifikacje. Stypendia wynoszą od 150 zł miesięcznie do 350 zł miesięcznie. Rosną wraz z wiekiem stypendystów i tak jak chyba już wspomniałam, przyznawane są na 10 miesięcy, czyli na cały rok szkolny. Ta jutrzejsza gala odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni w takich dwóch etapach, o godzinie 17 i o godzinie 18. I bardzo serdecznie chciałam Państwa na tę galę zaprosić. 17-18, bo są dwie grupy i podzielone według... Tak jest, jako że tutaj dyrektorzy szkół, rodzice są także zaproszeni, więc rozdzielamy na dwie części tę galę. Ale ja przyszłam z drugą dobrą wiadomością, Asiu, bo uznałam, że warto się pochwalić. W czasach różnych kryzysów, bo jesteśmy na etapie rozstrzygania, oczywiście edukacyjnie, proszę Państwa, chcę się chwalić. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu, dzięki któremu wyposażymy gdyńskie szkoły podstawowe w dodatkowy sprzęt. Dla mnie to bardzo ważne, bo dzięki programowi, który napisaliśmy, który adresowany był do środków unijnych, program nosi tytuł Odkryj moje możliwości i adresowany jest do uczniów klas 1-3. To szczególnie cenne, że do takich maluszków zaadresowaliśmy projekt, bo to wtedy rozpoczyna się ten etap edukacji, od którego wszystko dalej będzie zależeć. Jest to program adresowany do uczniów, którzy mają różnego rodzaju dysfunkcje, ale równocześnie do uczniów, którzy mają uzdolnienia szczególne. I oprócz tego, że realizują zajęcia w takich 2-3-osobowych grupach wspierające lub rozwijające, to w ten projekt wpisaliśmy także zakup sprzętu i tak kupujemy 31 tablic interaktywnych, 32 komputery i 31 projektorów. Co to znaczy? To znaczy, że każda szkoła podstawowa dostaje tablicę interaktywną. Już wcześniej szkoły w różnych formach dostawały takie tablice, ale ich ciągle potrzeba więcej, jako że fakt, iż w każdej klasie mamy już stanowisko komputerowe, fakt, iż pojawiają się bardzo ciekawe projekty edukacyjne, które bardzo usprawniają pracę nauczyciela na lekcji i pozwalają także uczniowi w taki sposób bardziej aktywny, bardziej wizualny, czyli to, co dziś do młodych trafia najlepiej, realizować to podstawy programowe. I drugi projekt, udało nam się, proszę Państwa, bo udział w programie rządowym Cyfrowa Szkoła zależał od losu. Otóż na poziomie województwa losowane były szkoły, które
będą mogły w tym projekcie uczestniczyć. W Gdyni wylosowaliśmy jedną szkołę, jesteśmy szczęściarzami, bo Gdańsk żadnej i Sopot żadnej. Jest to projekt Cyfrowa Szkoła Rządowy, dzięki któremu w szkole na Dąbrowie będziemy mogli kupić 91 komputerów, 7 tablic interaktywnych, tablice dotykowe, szafki mobilne, projektory i inne jeszcze inny drobny sprzęt. Dla mnie to bardzo ważne, gdyż pilotaż pozwoli nam ocenić w perspektywie lat, jak wyposażenie szkoły, takie szerokie wyposażenie w taki sprzęt, jak ono się przełoży na wyniki zewnętrzne, na efekt edukacyjny. Bo to będzie takie potwierdzenie, ponieważ mam nadzieję, że w kolejnych latach kolejne szkoły będą mogły w takim projekcie uczestniczyć, ale na razie mamy jedną szkołę. Bardzo niewiele szkół w Polsce w tym projekcie uczestniczy. Czyli będziemy mogli tak monitorować realizację i przełożenie się tego nowoczesnego sprzętu na efektywność kształcenia. Będziemy porównywać, jak możliwość korzystania na taką skalę sprzętu, bo to klasy dostaną, każde dziecko dostanie sprzęt komputerowy, takie tablety także. I to ciekawe doświadczenie, szkoda, że tylko w jednej szkole, ale i tak cieszymy się, że choćby w jednej. Kiedy? Bo w tym tygodniu rozstrzygamy przetarg. I musimy go, że tak powiem, sprzęt mieć do końca grudnia kupiony. Czyli te dwa projekty, które realizujemy w sposób taki znaczący, dzięki nim wyposażymy gdyńskie szkoły, w tym jednym wszystkie szkoły podstawowe, w tym drugim jedną, w dodatkowy sprzęt nowoczesny, który dzięki któremu myślę, że atrakcyjniejsze będą formy kształcenia i będziemy monitorować, jak się przekłada ten sprzęt nowoczesny na efektywność kształcenia. To ważne, czy tutaj osoba nauczyciela i tradycyjne metody są porównywalne, czy warto inwestować w taki sprzęt. My też będziemy i to są monitorować. Dobre dwie wiadomości, a w czasach dziękujemy trudnych... Dziękujemy bardzo. Jutro też będzie okazja, żeby to ogłosić. Podczas tej gali, prawda? Tak taką jest. Radosną, tak prawda? Jest. To już wiemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę. Poproszę o tę informację na piśmie, żebyśmy mogli to napisać z tego wykonawcy. Dobra? Komputery. Dobrze. Poprosiłabym teraz pana komandora Wojciecha. Tak? Wojtka, krótko mówiąc. Bardzo prosimy. Dzień otwarty. Tak się sam przedstawić teraz. Tak. Dzień otwarty. Przede wszystkim. Dzień dobry Państwu, komandor podporucznik Wojciech Chmur, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiaj powiem o dwóch takich wydarzeniach, które nasza uczelnia organizuje, a mianowicie o Dniu Podchorążego i również o Dniu Otwartej Uczelni. Zaczniemy może od tego wydarzenia wcześniejszego, czyli Dzień Podchorążego odbędzie się 29 listopada, jak co roku, dla upamiętnienia wybuchu Powstania Listopadowego. Jest to święto studentów wojskowych. I w tym roku niecodziennie będziemy je obchodzić. Zawsze blokowaliśmy ulicę Gdyni. Trochę przez to problemów było z poruszaniem się, bo tutaj organizowaliśmy taki przemarsz. W tym roku święto spędzimy w Toruniu. Dlaczego w Toruniu? Tam nasza uczelnia tak naprawdę powstała 90 lat temu, równo 90 lat temu. I dla uczczenia tej rocznicy będziemy świętować w Toruniu. Tam zorganizowany będzie właśnie przemarsz przez właściwie całą Starówkę. Będzie odsunięta pamiątkowa tablica. Tam jest pomnik upamiętniający powstanie na oficerskiej szkoły marynarki wojennej w 1922 roku. I tam właśnie obok tego pomnika w tym dniu 29 teraz listopada będzie nadane imię, tam jest taki skwer. Ten skwer będzie nosił od tego dnia imię oficerskiej szkoły marynarki wojennej. Całość zakończy się na rynku uroczystym apelem, przekazaniem władzy studentom, jak to zwykle przy tym święcie bywa. Studenci na ten dzień, studenci wojskowi przejmują władzę, jest wybierany komendant, oficer dyżurny, no i oni będą już dalej rządzić do północy. Przenosimy się, Gdynia będzie wolna w tym roku od korków,
za to Toruń, można powiedzieć, przez połowę dnia, ale tam i tak nie można poruszać się samochodami po Starówce, więc nie będzie to aż takie utrudnienie, natomiast na pewno będzie to dla wszystkich coś innego. No i wracamy do korzeni. Uczelnia, troszeczkę historii, uczelnia powstała 1 października 1922 roku właśnie w Toruniu. Tam jako oficerska szkoła marynarki wojennej, później szkoła podchorążych marynarki wojennej, była do 1938 roku. W 1938 przeniesiono na rok do wybuchu II wojny światowej do Bydgoszczy. I jesteśmy chyba jedyną uczelnią w Polsce, która nie przerwała kształcenia przez cały ten czas. W czasie II wojny światowej nadal uczelnia kształciła studentów już w Anglii na okręcie o nazwie Gdynia. Było to w Plymouth, później do Auckland się przeniesiono, wrócono już tutaj do nas, do Gdyni na Oksywie w 1946 roku. Uczelnia już funkcjonuje w miejscu, w którym możemy ją spotkać na co dzień. Drugie wydarzenie. Dzień otwartej uczelni, piątek 30 listopada od 9 do 14. Zapraszamy wszystkich, dużych, małych, młodych, starych, ktokolwiek chce zobaczyć uczelnię od kuchni. Serdecznie zapraszamy. Będą uruchomione, pokazane wszystkie właściwie nasze gabinety, symulatory, trenażery. Taką nowością będzie Koben, którego publicznie do tej pory nie pokazywaliśmy w środku. Była w tamtym roku wielka akcja z jego transportem organizowana, zapewne Państwo pamiętacie, pod koniec roku. Już jest zrobiony taki, można powiedzieć, plac, na którym on stoi i są już zabezpieczone, już są trapy, włazy, wszystko jest zrobione. On będzie udostępniony w tym dniu właśnie do obejrzenia. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda okręt podwodny wewnątrz, jak ci marynarze tam pracują i czy tak mają łatwo, czy tak nie do końca jest to życie przyjemne. No, po prostu zapraszam. Naprawdę warto. Nie zawsze takie okręty możemy zobaczyć, a jest to jedyny okręt stojący, można powiedzieć, na powierzchni w Polsce i jedyny, który posiada uczelnia w Europie. Drugą taką nowością w tym dniu otwartym będzie pokaz naszej biblioteki, którą oddaliśmy do użytku 1 października tego roku. Biblioteka zbudowana w połowie ze środków Unii Europejskiej, jedna z najnowocześniejszych tutaj w Polsce Północnej, całkowicie zinformatyzowana, wypożyczanie książek właściwie można powiedzieć jak w hipermarkecie bezobsługowo, nawet bez udziału kasjerek, tak tutaj tak samo. W ogóle korzystamy, można korzystać tam no, z różnych pomieszczeń do różnego użytku. Osobne są do pracy, osobne do pracy cichej własnej, do pracy głośnej. Mnóstwo udogodnień dla studentów i dla każdego, kto będzie chciał wypożyczać, korzystać z biblioteki, gdyż biblioteka jest co prawda biblioteką uczelnianą, natomiast każdy może należeć do tej biblioteki, zapisać, założyć swoją kartę. Karta jest potrzebna do wypożyczania właśnie tą drogą, można powiedzieć, bezobsługową poprzez czytniki lub też przez internet. To jest ta druga nowość oczywiście dla wszystkich miłośników spraw morskich. Symulatory mostka nawigacyjnego, popływać okrętem, postrzelać z armaty, postrzelać z KBKK. Serdecznie zapraszam. Czy książki tylko o tematyce morskiej, czy kryminał? Nie. Biblioteka posiada ponad 100 tysięcy woluminów i to nie są związane książki tylko wyłącznie z tematyką morską. One są związane również i ze sprawami bezpieczeństwa, z socjologią, pedagogiką, historią, w tym historią wojskowości. Również jest też i beletrystyka, jak w każdej bibliotece. Biblioteka była tak zbudowana, że na 50 lat jest dużo wolnych półek, proszę się nie dziwić, bo ona jest tak zbudowana, żeby na 50 lat do przodu starczyło miejsca na przybywające woluminy. W tym budynku biblioteki jest również centrum audytoryjno-informacyjne z największym audytorium tutaj w Trójmieście. Można przyjść, zobaczyć, a zapisać się nawet do biblioteki. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kontynuujemy właściwie temat związany z marynarką wojenną. Poprosiłam Panią Agnieszkę Skibińską i Pana Piotra Adamczaka. Zbliża się uroczyste otwarcie Muzeum Marynarki Wojennej.
wiecie już Państwo, 28, nie przypadkiem tej daty, prawda? Państwo prosimy. Nie ma nic przypadkowego. Dzień dobry Państwu, komandor podporucznik Piotr Adamczak, zastępca rzecznika prasowego, dowódcy Marynarki Wojennej. Dzień dobry, Agnieszka Skibińska, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Proszę Państwa, kolega tu wspominał o uroczystościach i atrakcjach, które się odbędą w czwartek i w piątek, a my zapraszamy jeszcze dzień wcześniej, a mianowicie w środę 28 listopada, dokładnie w tym dniu przypada 94. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej. Tak dla ciekawości, co prawda marszałek Piłsudski utworzył Marynarkę Wojenną, ale my mówimy cały czas o tworzeniu, bo oczywiście Marynarka Wojenna to nie ostatnie 94 lata, ale kilkaset lat wstecz. No, chyba w świadomości każdego z nas istnieje coś takiego jak bitwa pod Oliwą. Chyba każdy o tym słyszał, a miało to miejsce w 1627 roku, czyli już możemy widzieć, że to było kilkaset lat temu. Uroczystości zaczynamy tradycyjnie, to znaczy zgodnie z ceremoniałem morskim. Dokładnie o godzinie 8 na wszystkich okrętach Marynarki Wojennej zostanie podniesiona wielka gala banderowa, czyli swoistego rodzaju przyozdobienie okrętu kodami, flagami kodu sygnałowego. No, po prostu w ten sposób podkreślamy uroczystość tego dnia, uroczystość 28 listopada. Następnie o godzinie 10 w kościele garnizonowym w Gdyni Oksywiu odbędzie się msza święta w intencji Marynarki Wojennej, celebrowana przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka. O 11.10 na cmentarzu Marynarki Wojennej także w Gdyni Oksywiu zostaną złożone kwiaty pod płytą główną pomnika cmentarza. Oczywiście ku czci wszystkich tych, którzy tworzyli tę Marynarkę Wojenną i którzy zginęli za ojczyznę, służąc w marynarskich mundurach. O godzinie 12 uroczystości centralne w Gdyni na skwerze Kościuszki przy płycie pomniku marynarza polskiego. Jak co roku każdy chyba z Państwa obserwuje, jeżeli jakiekolwiek uroczystości są w Gdyni związane ze świętami narodowymi, ze świętami właśnie z uroczystościami związanymi z Marynarką Wojenną, odbywają się w tym miejscu, czyli tuż przy skwerze Kościuszki. Tam zostaną złożone oczywiście wiązanki kwiatów za wszystkich tych, którzy polegli na morzach i oceanach. Polegli oczywiście za wolną Polskę. I o 13.15 główna uroczystość tego dnia, a mianowicie otwarcie gmachu, nowego gmachu Muzeum Marynarki Wojennej. Tu proszę Panią Agnieszkę o kilka słów. 13.15 zapraszamy serdecznie na uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, która odbędzie się przed frontowym wejściem nowego budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego 1B naprzeciwko plaży miejskiej w Gdyni. Na ponad 3000 metrów zaprezentowane zostaną eksponaty dotyczące historii, tradycji sił morskich polskich. Budynek posiada 4 w pełni klimatyzowane kondygnacje przeznaczone na wystawy, kompletnie wyposażoną salę audiowizualną na ponad 130 miejsc, jak również nowoczesną bibliotekę, która posiada jeden z największych zbiorów marynistycznych w Polsce. Została również wydzielona część kawiarniana, która znajduje się na ostatniej kondygnacji tego nowoczesnego budynku. Z niej rozprzestrzenia się przepiękny widok na Gdynię, na panoramę Gdyni, jak również na ekspozycję broni i uzbrojenia morskiego naszego muzeum. W środku zgromadzone zostały na razie wystawy czasowe, udostępnione zostały wystawy czasowe, na stałe jeszcze trochę musimy poczekać. Do wystaw czasowych z ciekawostek to są obrazy polskich marynistów, którzy wszyscy byli związani z Marynarką Wojenną. Każdy pewnie słyszał o Marianie Mokwie, który jeden z największych marynistów polskich. Jego wszystkie eksponaty, obrazy staramy się u nas w muzeum przechowywać i pozyskiwać z Polski, aby u nas miał już swoją siedzibę, swój dom. Każdy pewnie słyszał o Antoni Suchanku, też kolejny marynista, który z ciekawostek, on właśnie uratował bitwę pod Grunwaldem Matejki i przewiózł ją z Krakowa do Warszawy podczas wojny. Z kolejnych ciekawostek można obejrzeć przepiękne modele dawnych żaglowców. Do tej pory one były, cała ta wystawa jeździła po Polsce i po świecie, była użyczana innym muzeum. Wreszcie możemy ją u nas obejrzeć we własnej siedzibie.
Kolejna ciekawostka, jest przepiękny kilkutysięczny zbiór orderów i odznaczeń. Jest to zbiór z prywatnej kolekcji pana pułkownika rezerwy, pana Karpińskiego. W przyszłości to są na razie wystawy czasowe, ale w przyszłości mamy zamiar utworzyć, powstanie jeszcze multimedialna wystawa stała dotycząca historii i teraźniejszości polskich sił morskich. Mamy przepiękne jej wizualizacje. Będą także prezentowane unikatowe eksponaty, takie jak na przykład rękopis, o którym kolega opowie więcej. Tak, mówimy o takich eksponatach pojedynczych, które no, mało kto mógł je zobaczyć i naprawdę w historii polskich sił morskich mają one olbrzymie znaczenie. Między innymi jest rękopis pułkownika marynarki, bo taki kiedyś stopień był, do 22, takim stopniami się posługiwaliśmy, a w dzisiejszy czas jak jest to komandor nowotnego, pierwszego dowódcy marynarki wojennej, normalny zeszyt zapisany, jak się marynarka wojenna tworzyła. I między innymi jest tam opisane pierwsze jego spotkanie z Józefem Piłsudskim, wtedy kiedy podpisywał dekret o utworzeniu marynarki wojennej. Mamy także chociażby krzyż Virtuti Militari, złoty krzyż Virtuti Militari kapitana Grudzińskiego, przepraszam, komandora podporucznika, mianowanego po śmierci komandorem Grudzińskiego, dowódcy sławnego Orła, który zaginął w 1940 roku i do tej pory los jego nie jest znany. No, okręt chyba jeden z najbardziej znanych okrętów marynarki wojennej. Jego dowódca zostawił po sobie ten order i to jest jedyny złoty krzyż, który otrzymał oficer morski, czyli najwyższe odznaczenie, które zostało przyznane oficerowi w mundurze marynarskim. No, z ciekawostek jest także nawet jego prawo jazdy, bo no, na okręt po prostu nie zabierał z sobą takiego dokumentu. Można jeszcze wspomnieć o szabli pana komandora Szystowskiego, dowódcy Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka. Był on pierwszą ofiarą września 1939 roku. Dokładnie o godzinie 5.30, kiedy nastąpił pierwszy nalot na Puck, jako pierwszy zginął broniąc ojczyzny. O 5.30, czyli praktycznie zaraz po zaczęciu wojny, jest prezentowana jego szabla. Naprawdę szereg takich pamiątek pojedynczych, malutkich, które no, nie były prezentowane i mogą naprawdę budzić zainteresowanie. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście otwarcie w środę jest otwarciem oficjalnym. Tak. Proszę o kontakt z muzeum, wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uczestniczyć w tym otwarciu. Otwarcie dla publiczności w sobotę, 1 grudnia. Każdy będzie już mógł przyjść, zobaczyć, co muzeum ma do zaprezentowania, a naprawdę jest wiele, wiele rzeczy ciekawych, które można pierwszy raz zobaczyć. Tak, 28 listopada jest to impreza zamknięta dla zaproszonych gości i dziennikarzy. Wszyscy dziennikarze, którzy są zainteresowani udziałem w uroczystości, prosimy o kontakt z Działem Promocji i Edukacji w celu uzyskania akredytacji lub pod telefonem 691 978 109. Na naszej stronie internetowej pojawiły się informacje odnośnie kalendarium powstania muzeum, bo jak wiadomo wkroczyliśmy w inaugurację roku jubileuszowego 60-lecia powstania muzeum i to jest przepiękny prezent, ta nasza nowa siedziba. Zapraszamy wszystkich od 1 grudnia już dla wszystkich zwiedzających Gdynian. Otwarcie. Będzie otwarte normalnie muzeum jak od wtorku, od, tak? Od 1 grudnia, tak, a normalnie od środy bodajże do, od wtorku, bo wtorek to jest darmowy dzień. A od środy do niedzieli już jest będzie płatny. We wtorki będzie darmowy? Tak, we wtorek zapraszamy na darmowy dzień. Jest piątek, a u was tak, u nas będzie we wtorek, tak. Zgodnie z tradycją, tak jak błyskawica. Tak, dokładnie. Razem z błyskawicą, bo jeszcze... Jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia pewnie na uroczystościach. Proszę Państwa, teraz poważny temat, jak co roku. Światowy Dzień AIDS i Sanepid, który otwiera jak co roku punkt bezpłatnego pobierania krwi na tę okoliczność. Pani Małgorzata Kaszuba i pani Katarzyna Laskowska. Bardzo proszę. Prosimy.
Dzień dobry. Zbliża się 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS. Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie naszego punktu, który organizujemy w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, ulica Starowiejska 50. Punkt nazywany konsultacyjno-diagnostycznym, w ramach którego będziemy prowadzić testowanie krwi w kierunku HIV, ale także i poradnictwo. Punkt będzie czynny od 26 listopada, czyli od dzisiaj, do 1 grudnia włącznie i od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18, natomiast w sobotę 1 grudnia od 11 do 15. I celem naszego punktu jest promowanie testowania krwi w kierunku HIV wśród mieszkańców Gdyni i okolic, ale także szeroko rozumiana edukacja. Tak, koleżanka powiedziała, w naszym punkcie nie tylko odbywa się pobór krwi na obecność wirusa HIV, ale też bardzo ważnym elementem naszego punktu jest rozmowa przed i po teście z edukatorem. I ta rozmowa to jest przede wszystkim edukacja. To jest oszacowanie ryzyka, czyli możliwości wystąpienia zakażenia HIV w przeszłości. To jest też pomoc w podjęciu świadomej decyzji. Poza tym wyjaśnienie też takiego pojęcia jak okienko serologiczne, czyli ten moment, w którym osoba do nas zgłasza się na badanie krwi, czy to jest dobry moment, żeby to badanie zrobić, bo okienko serologiczne to jest taki okres czasu od zakażenia do wystąpienia przeciwciał, w którym po prostu badanie jest bez sensu, bo nie ma jeszcze dostatecznej ilości przeciwciał, żeby można było je wykryć i żeby badanie było wiarygodne. Także pomoc w interpretacji wyniku. Rozmowa jest bardzo ważna i naprawdę bardzo wszystkich zapraszamy na zrobienie. Czy jaką statystyką dotychczasowo mogą się Pani podeprzeć tutaj na tym naszym gdyńskim, że tak powiem? To znaczy tak, w zeszłym roku wykonaliśmy 354 badania, czyli to jest bardzo dużo. Nie jeden punkt, który działa przez cały rok, konsultacyjno-diagnostyczny, nie wykonuje tylu badań. Tym osobom wykonaliśmy testy, tak? Dwóm osobom udzielono poradnictwa, nie wykonano testu, bo tak zdecydowali doradcy i jeden wynik był pozytywny. I tak ze statystyk, no mniej więcej oscylujemy między 250 a 300 osób w przeciągu tych ostatnich lat i z reguły jedna osoba jest wynikiem dodatnim. Czyli ten przesiew warto zrobić. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że tak jak tutaj mówimy co roku, u nas jest komplet, to jest pełny wynik, tak? Czyli badanie przesiewowe, jeżeli badanie przesiewowe wychodzi dodatnie, jest test potwierdzenia Westerblota, czyli jest to ostateczny wynik na dany dzień, tak? Bo wynik ujemny w dniu dzisiejszym nie zabezpiecza nas przed zakażeniem w następnych latach. Może o tym okienku Pani powie, ile to dni po, że tak powiem, jakimś ryzykownym wydarzeniu. Warto zrobić sobie badanie, żeby stwierdzić, czy to ryzykowne wydarzenie poniosło jakieś konsekwencje. Więc według Światowej Organizacji Zdrowia to jest 12 tygodni i to jest taki okres czasu, po którym warto zrobić badanie. Oczywiście testy to są testy czwartej generacji, bardzo nowoczesne, czyli już w tym teście nawet i po 6 tygodniach może być tak, że faktycznie, jeżeli coś się wydarzyło 6 tygodni przed badaniem, to już w tym teście wyjdzie. Może tak być, ale nie musi. Dlatego standardy są takie, żeby po 12 tygodniach wykonać test. I nie ma obawy, że to będzie na przykład za późno? Nie, nie. Nie. I nie ma obawy, że będzie za wcześnie. To jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Oczywiście zapraszamy. Katarzyna Laskowska z Inspekcji Sanitarnej. Małgorzata Kaszuba, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni. Dziękujemy bardzo. Tak się zastanawiam, który z tematów, bo ich jest jeszcze naprawdę sporo. Udział w grze miejskiej, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w Gdyni. Bardzo prosimy Panią Mróz. Bardzo prosimy. Bardzo Panią Olę Mróz. Jeszcze starzec. Patrycja Wołowicz, wolontariusz. Bardzo proszę. To Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Centrum Aktywnego Mieszkańca, Mróz Aleksandra i Patrycja Wołowicz, wolontariuszka.
I my dzisiaj jesteśmy z tego powodu, że zbliża się Międzynarodowy Dzień Wolontariatu i organizujemy w związku z tym taką grę miejską dla wolontariuszy, ale też dla osób chętnych, które może będą chciały zostać wolontariuszem. I chcemy obchodzić ten Międzynarodowy Dzień Wolontariusza poprzez zabawę, czyli poprzez grę miejską. Tutaj o szczegółach zaraz koleżanka opowie. Natomiast sama gra miejska będzie miała taki kształt, że uczestnicy będą poznawali historię, to się będzie działo w centrum Gdyni, zbierając fotografie, elementy pewnej jakby układanki, a bohaterem będzie sam wolontariusz. Ale to jeszcze tutaj Patrycja, jakbyś mogła dopowiedzieć. Celem głównym naszej akcji jest to, żeby promować wolontariat, a także pokazać, że to nie jest tylko praca i nabywanie jakichś doświadczeń, a także możliwość wspólnej zabawy i poznania ludzi, których łączy ta wspólna idea wolontariatu. Akcja będzie działać, tak jak już Ola powiedziała, w centrum Gdyni. Spotykamy się dnia 8 grudnia. Start jest na godzinę 11, przewidywany koniec na 12:30. Po całej akcji wszyscy uczestnicy są zaproszeni do jakby punktu, gdzie będzie osoba, którą trzeba znaleźć. I tam będzie możliwość porozmawiania o tym całym wolontariacie. Będzie też okazja poznać naszych wolontariuszy z zagranicy. Będzie poczęstunek, a także jakbyś... Będzie można się dowiedzieć, gdzie można zostać wolontariuszem i gdzie można jakby spełniać się w jakiś sposób w wolontariacie. I to, co jest bardzo ważne, że jakby w tym roku jakby ten Międzynarodowy Dzień Wolontariatu chcemy jakby spędzić w sposób aktywny, tak? Czyli poprzez zabawę. Gra miejska jest to takie ciekawe narzędzie, które myślę, że już jest znane Państwu tutaj, z różnych okazji jakby wykorzystywane, natomiast tym razem dotyczy cała fabuła wolontariuszki, wolontariusza i myślę, że też jest taką formą zabawy, żeby przy okazji porozmawiać o bardzo istotnych wartościach w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Jeszcze warunkiem zgłoszenia się właśnie do akcji jest to, że trzeba wypełnić krótki formularz, który można wypełnić w Centrum Aktywnego Mieszkańca w Gdyni, a także w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. I to jest, tutaj jest taki list przewodni, który zostawiamy, a też ten formularz, który właśnie jest dostępny i w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, myślę, że bardzo znane miejsce w Centrum Gdyni i też u nas w Centrum Aktywnego Mieszkańca Klub Osiedlowa Apteka Opata Hackiego 17. Dziękuję bardzo. Widzimy nadal kreatywność. Tak się składa, że mamy dwa tematy bardzo kreacyjne dla ludzi kreatywnych. Bardzo prosimy, pan Michał Urban, pani Monika Rekieć. Obudź swoją kreatywność. Projekt Kanapa Przedsiębiorczości, który już Państwo co nieco znają. Bardzo prosimy. Pan Michał pewnie patrzy. Tak, Michał Urban, Centrum Integracja w Gdyni. Pod koniec zeszłego miesiąca ruszyliśmy z kanapu przedsiębiorczości, czyli z miejscem, gdzie w Centrum Integracja w Gdyni wymieniamy się wiedzą, kreatywnością, fachowymi poradami z wszystkimi mieszkańcami Trójmiasta i okolic. Kto ma ochotę, ten uczestniczy w zajęciach i w tym, co się dzieje na kanapie przedsiębiorczości. Żeby przekazywać dobre rzeczy, żeby przekazywać wiedzę na temat przedsiębiorczości, rozwoju osobistego, kariery zawodowej. Trzeba mieć dobrych partnerów, którzy przekazują tę wiedzę. Więc rozpoczęliśmy współpracę obecnie z firmą Thomson Reuters i 29 listopada bieżącego miesiąca przygotowujemy i ruszamy ze szkoleniem Obudź swoją kreatywność, które poprowadzi pani Monika Rekieć, trener kreatywnego myślenia z Thomson Reuters. I o tym szkoleniu już tutaj przekazuję głos osobie, która poprowadzi to szkolenie z pełnym profesjonalizmem. Witam serdecznie, Monika Rekieć, tak jak pan Michał Urban mówił, trener kreatywnego myślenia. Obecnie pracuję w firmie Thomson Reuters. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić na moje szkolenie, które właśnie odbędzie się 29 listopada w Centrum Integracji między godziną 10 a 14. Wymagane jest zgłoszenie swojego uczestnictwa i rezerwacja miejsca w Centrum Integracji. Zachęcam do udziału, ponieważ to szkolenie ma
obudzić i odkryć pokłady kreatywności, które drzemią w każdym człowieku, w każdym z osobna, który przyjdzie na to szkolenie. Myślę, że jest to też taki troszeczkę zastrzyk dobrej, pozytywnej energii w to, żeby uwierzyć w swoje własne możliwości i w to, że kreatywne myślenie to nie tylko pusty slogan, ale naprawdę dzięki kilku bardzo pożytecznym technikom można stworzyć wiele rzeczy i dojść do wielu pomysłów, które też pomogą i w przedsiębiorczości, do których uderzę właśnie kanapa przedsiębiorczości. Także serdecznie zapraszamy. 29 listopada, godzina 10.14, Centrum Integracja w Gdyni, ulica Trauguta 2. Prosimy o wcześniejsze rejestrowanie się na to wydarzenie, z tego względu, że ilość miejsc jest ograniczona. Robimy to w sposób warsztatowy, więc żeby wszystkim dobrze się pracowało. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Ja poprosiłam, teraz taki podozdę robię, pan Andrzej Gogola, bardzo prosimy, dyrektor szkoły, która otrzyma w tym tygodniu imię fantastycznego patrona Bogusława, nie Bogusława, Franciszka Sokoła, z udziałem Bogusława Sokoła. Tak. Bardzo prosimy, pan dyrektor, prosimy bardzo. Witam serdecznie Państwa. Reprezentuję zespół szkół numer 13 w Gdyni, pełnię funkcję dyrektora. W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia szkoły, połączony z nadaniem imienia i przekazaniem szkole sztandaru. Szkoła nasza to duża placówka światowa obejmująca dwie szkoły. Szkołę podstawową numer 46 i gimnazjum numer 18 mieści się w pięknej gdyńskiej dzielnicy Karwiny. No i to dzień szczególny, 30 listopada, to właśnie święto szkoły. Rozpoczynamy o godzinie 10 uroczystą mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym Niepokalanego Serca Maryi. Mamy potwierdzenie, że będzie ją celebrował arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski. Szczególnym gościem uroczystości będzie właśnie syn pana Franciszka Sokoła, pan Bogusław Sokół. Miałem przyjemność odwiedzić go w zeszłym tygodniu w Warszawie, przekazać zaproszenie pana prezydenta Wojciecha Szczurka i społeczności szkolnej. Łączymy te trzy ważne rzeczy w sobie, a więc jubileusz 20-lecia, nadanie imienia, przekazanie sztandaru. Gdy zbliżała się rocznica, zastanawialiśmy się nad formą, wyborem patrona. Określiliśmy sobie takie cele, aby była to konkretna postać, nie zbiorowość ludzka, tylko konkretna postać. Postać, osoba związana bardzo ściśle z Gdynią, no i taką, która może być wzorcem dla młodzieży. W toku dyskusji wybór padł na Franciszka Sokoła i wszystkie organy szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski tą kandydaturę poparły. Zorganizowaliśmy cykl spotkań mających przybliżyć sylwetkę patrona. Weszliśmy we współpracę z Muzeum Miasta Gdyni. Odbyły się lekcje muzealne pod hasłem Przedwojenna Gdynia na tle postaci działalności Franciszka Sokoła. Do tego odbyły się spotkania z młodzieżą na terenie szkoły, z autorem prawdziwej naukowej biografii pana Franciszka Sokoła, panem doktorem Mariuszem Kardasem, który postać patrona przybliżył młodzieży, przybliżył naszym uczniom. Tyle z mojej strony. Mam tutaj zaproszenia, pozwolę sobie zostawić z boku i zachęcam do skorzystania, do udziału w naszym święcie szkoły. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Państwu pewnie nie muszę przypominać, kim był Franciszek Sokół, w razie czego można znaleźć na pewno w różnych encyklopediach. To taki nasz Starzyński, prawda? Teraz jeszcze mamy kilka tematów. Oddzielam tutaj, wszyscy się śpieszą, ręce mi się trzęsą. Nie wiem sama, kogo teraz poprosić, bo wprawdzie w zeszłym tygodniu już była informacja o tym, ale może jakieś nowe informacje z okazji Mikołajek na stadionie Radby. Bardzo prosimy panią Ewę Landowską. Są jakieś nowe, atrakcyjne szczegóły, prawda? Potwierdzona lista. Super. Tak, tę listę otrzymaliśmy i będziemy ją państwu również przekazywać.
czyli impreza na stadionie rugby. Bardzo proszę. Tak, dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Lewandowska, jestem prezesem Fundacji Sport na Zdrowie z Gdyni, fundacji, która jako jedyna w województwie pomorskim, a jedna z nielicznych w Polsce, zajmuje się dziećmi chorymi na astmę i alergię, i w związku z tym 1 grudnia na Narodowym Stadionie Rugby odbędzie się wydarzenie, które jest skierowane nie tylko do tych dzieci chorych, naszych podopiecznych, ale do całej społeczności województwa pomorskiego. Wydarzenie ma charakter mikołajkowy, ale integralną częścią wydarzenia jest mecz w piłkę nożną pomiędzy dwiema drużynami. Drużynami żeglarzy i drużynami żużlowców. Cała atrakcyjność tego wydarzenia polega i tego meczu również na tym, że będą naprawdę występowały gwiazdy tego sportu, jednego i drugiego. Od strony żeglarzy udział swój potwierdzili między innymi i Maciek Grabowski, który już w ubiegłym tygodniu opowiadał o wydarzeniu, ale będzie i Przemek Miarczyński, i Piotrek Myszka, i wszyscy żeglarscy olimpijczycy, którzy w tym roku uczestniczyli w olimpiadzie, ale będzie też i obsada międzynarodowa. Właśnie wczoraj rozmawiałam ze Steve'em Allenem, wielokrotnym mistrzem świata formuły windsurfing, który na to wydarzenie przylatuje specjalnie z Australii. Jeśli chodzi o drużynę żużlowców, powiem tylko jedno nazwisko, Tomasz Golob. Potwierdził, będzie uczestniczył razem z innymi chłopakami, którzy też przyjadą. Co mogę jeszcze powiedzieć? Zapraszam serdecznie wszystkich, bo to jest wydarzenie takie rodzinne. Po meczu będą prowadzone animacje przez grupy wolontariuszy. Wolontariuszami są osoby z gdyńskich uczelni, między innymi też z Akademii Marynarki Wojennej i z Akademii Morskiej z Gdyni. Co jeszcze? Będzie wystawa sprzętu i żużlowego, i sprzętu żeglarskiego, i przyjadą ratownicy ze swoimi pieskami z Popru. Pokażą też jakąś tam animację, mówią, że to jakaś niespodzianka ma być. Będzie oczywiście Mikołaj, będzie mu towarzyszyła Śnieżynka. Mikołaj wjedzie na swoich niekonwencjonalnych saniach, co też jest niespodzianką. Będzie automobil klub morski z Gdyni, który też będzie wystawiał swoje auta, swoje samochody. Będą płetwonurkowie, będą firmy, które będą chciały pokazać swój sprzęt żeglarski, będą kluby żeglarskie, będzie klub Lotos Gdańska, klub żużlowy, także będzie się działo, będą konkursy, zabawy, gry, będzie się działo dużo. Zapraszam serdecznie. Czyli żeby nie zmarznąć, to będzie dużo ruchu, tak? Tak, będzie dużo ruchu, będzie prowadzona animacja przez Teatr Miejski w Gdyni, gdzie dzieci na pewno nie będą siedziały na swoich krzesełkach, tylko cały czas będą się bawiły, będą kibicowały zawodnikom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz coś poważnego, miałam konferencję, to pewnie kto z Państwa w Akademii, w szkole, ty chciałbyś? Nie, bo mamy jeszcze jedną poważny temat. Mamy nowa edukacja, a nowe czasy. To Pani, tak, bardzo tak do Pani właśnie zerkałam. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Pani Iza Kołodziejska. I Ośrodek Psychologiczny. I Ośrodek Psychologiczny razem. Bardzo tak. Prosimy. Proszę, że poganiam troszkę, ale ja się tak, bardzo prosiłam. Witam serdecznie, nazywam się Iza Kołodziejska. Jestem dyrektorem Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego razem w Gdyni i wraz z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu zapraszamy na konferencję Nowa Edukacja na Nowe Czasy. Gościem specjalnym jest superniania Dorota Zawadzka, która będzie mówiła o tym, co się wiąże z zagrożeniami. To będzie pierwsza część konferencji. Czyli co zrobić, gdy uzależniony rodzic ma uzależnione dziecko, prawda? To, co sami obserwujemy, czyli media społecznościowe, co się dzieje na Facebooku, o tym opowiedzą nasi psycholodzy.
Ostatnio chyba wszyscy słyszeli o Sandrze i jej imprezie, prawda, gdzie przyszło 500 osób, bo ktoś włamał się na jej fejsa i zaprosił. Głośne było umawianie się na samobójstwa, także dzieje się w tych nowych technologiach i nie zawsze szkoła sobie z tym radzi. Ta konferencja jest nie tylko dla pracowników oświaty, ale także dla wszystkich zainteresowanych, którzy mają dzieci, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje we współczesnym świecie i jak to się przekłada później, bo tablice multimedialne to jest wszystko bardzo potrzebne i o tym będzie w drugiej części. Jak wykorzystać te nowe technologie, żeby jak najlepiej służyły, żeby wejść w tok rozumowania dziecka. Jeżeli profesor Czapiński mówi, że dziecko współcześnie myśli zadaniowo, to postawmy przed nim te zadania i wykorzystajmy to, co jest dla tego dziecka ważne. Jeżeli przychodzą nowi studenci na uczelnię i wyobrażają sobie i mają taki ogląd własnego ja przez to, ile lajków mają na fejsie, to stawia też pytanie, jakich studentów my mamy, jakich ludzi my wypuszczamy ze szkół. I o tym będzie nasza konferencja. Zapraszamy serdecznie 28 w środę do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, godzina 10.15. Bez żadnych jakichś ograniczeń formalności. Są formularze zgłoszeniowe, także tu je położyłam, są dostępne na naszej stronie jak najbardziej. Czyli polecamy wejście na stronę, by zorientować. Razem.pl. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Teraz poprosimy pana dyrektora Łucyka, który dzięki temu, że tak długo siedzi, to się dowiedział, ile ciekawych rzeczy się dzieje poza sportem. O. Ale wracamy do sportu, Jasiu, ale do niespodzianki, którą zapowiada pan dyrektor. Ja przez to, że przez kilkanaście lat byłem radnym miasta, bym sobie nie wybaczył, gdybym nie wiedział, co się dzieje w Gdyni, naszej kochanej. Szanowni Państwo, impreza bardzo poważna. Jak Państwo wiedzą, w Gdyni pobijamy rekordy, jeżeli chodzi o udział uczestników w imprezach biegowych. Natomiast mamy taką imprezę, też co roku organizujemy i też co roku pobijamy rekord, nazywa się aquathlon, czyli pływanie i bieganie. Natomiast stwierdziliśmy, że to jeszcze za mało i w Gdyni po raz pierwszy w historii będziemy organizować triatlon. Triatlon najsłynniejszy w Polsce odbywa się w Suszu. Może tak, odbywał się w Suszu, ponieważ ten triatlon, który odbywał się w Suszu, został decyzją organizatorów, nie decyzją naszą, ale decyzją organizatorów, przeniesiony do Gdyni. W 2013 roku odbędzie się w Gdyni. Jak to mi pani Anna przekazała, że nie wszyscy mogą wiedzieć, co to jest triatlon, to ja może tylko wytłumaczę, że zaczynamy pływać, tą imprezę zaczynamy pływaniem, czyli prawie 2 km będzie trzeba przepłynąć i to też jest jedyna impreza w Polsce taka, bo będziemy pływać w Bałtyku, w morzu. Będziemy płynąć 1,9 km, natomiast uczestnicy potem wsiadają na rower i uwaga, po ulicach Gdyni będą jechać 90 km. Potem, żeby na ochłodę skończyć z rowerem, to wsiadają, zmieniają buty na buty biegowe i będą biegli 21 km również po ulicach Gdyni. Impreza 2-3 dni, natomiast w niedzielę odbywają się te zawody sportowe. W sobotę odbywa się nasz, tak jak co roku, aquathlon, czyli mniejszy dystans dla osób, które chcą tylko troszeczkę spróbować triatlonu. Triatlon sam 11 sierpnia, od 9 trwa impreza. Centrum tej imprezy targowe, bo również podczas tej imprezy będą się odbywać największe targi triatlonowe w Polsce. Będą się odbywać one na hali sportowo-widowiskowej. Natomiast centrum zmian, czyli tam, gdzie się rowery będzie zmieniać na obuwie sportowe, zdejmować te pianki z wody wychodząc, będzie umiejscowione na skwerze Kościuszki. Ważną informacją jest również ta, że ta impreza została zgłoszona oficjalnie do tak zwanej połówki Ironmana. Jak Państwo wiedzą, to Ironman to jest jeszcze cięższa impreza, bo dwa razy więcej się pływa, jedzie się 180 km na rowerze i się biegnie 40 km jednego dnia wszystko. Najsłynniejszy Ironman jest na Hawajach, natomiast nasza impreza została zgłoszona, żeby była również imprezą kwalifikacyjną,
żeby można było wystąpić w Ironmanie na Hawajach. Ja przypomnę, że chyba koszt uczestnictwa na Hawajach osoby, która nie jest nie ma kwalifikacji żadnych, to jest kilkanaście tysięcy euro. Natomiast w Europie Środkowej, oprócz Niemiec, gdzie mają małe problemy organizacyjne, nie ma takiej imprezy, gdzie by była oficjalną imprezą kwalifikacyjną Ironmana, więc miejmy nadzieję, że ta impreza, przypomnę, największa triatlonowa impreza, która odbędzie się w przyszłym roku w Gdyni, już w ciągu roku bądź dwóch lat stanie się oficjalną imprezą kwalifikacyjną do Ironmana, który jest słynny na cały świat. I to tyle. Oczywiście mamy ambasadorów naszej imprezy. No, takimi osobami, które co roku są ambasadorami, to jest pan Karolak i pan Adamczyk. Aktorzy i pan bodajże Topa, natomiast nowymi to już mogliście państwo usłyszeć w ostatnim odcinku Kuby Wojewódzkiego, gdzie był pan Maciej Szczół, który też mówi, że zaczyna się przygotowywać do tej imprezy. On jeszcze nie zdradzał, jakie to jest miejsce, natomiast w ten weekend było zdradzone to w końcu, że odbędzie się ta impreza w Gdyni. Oczywiście działa już strona internetowa. I uwaga, od dzisiaj można się zapisywać, a zapisy zakończymy ilością 1500 osób ze względów organizacyjnych, więc od dzisiaj można się już zapisywać, czekamy na te 1500 osób i organizujemy. Ja nie wiem, czy ja dodałem, że impreza rozpoczyna się 9, a kończy 11 sierpnia. Są te targi biegowe, triatlonowe. Na skwerze Kościuszki również organizatorzy przewidzieli koncert dla mieszkańców, więc impreza będzie jedna z większych w Polsce, jeżeli chodzi, znaczy największa triatlonowa, a jedna z większych w Polsce takich biegowo, dla pań i panów to jest? Dla pań i panów, tak. I będą jeździć jakąś trasą, czy też w kółko? Będą jeździć, jeżeli chodzi o rowery, to będzie trasa przygotowana 30-kilometrowa i to będzie jedno kółko, czyli trzy kółka będą musieli zrobić. Ale tak jak mówię, będzie to zaczynało się z centrum Gdyni i kończyło na centrum Gdyni. Jedyna impreza taka w Polsce, gdzie będzie można wykorzystać no morze, że w morzu będą ci uczestnicy bywać. Czyli będzie wzdłuż bulwaru? No można tak powiedzieć, że wzdłuż bulwaru. Bulwar ma jakieś 2 km, tylko oni muszą wejść w jednym miejscu, wyjść, potem przejść na rower, potem zmienić się na tak zwany ten strój biegowy i no dużo czekamy na, teraz będziemy organizować te wszystkie trasy, te miejsca, gdzie będziemy to robić. Jesteśmy już po spotkaniu w ZDIZ, gdzie wstępnie wytyczyliśmy trasę, natomiast o tej trasie, o innych szczegółach, które będą napływać do nas, to będę pewnie przychodził państwa informował, bo impreza naprawdę jest bardzo, bardzo prestiżowa, bardzo duża i też trochę postawi miasto na nogi, do góry nogami, ze względu na to, że jednak będzie trzeba te 30 km zamknąć na 3-4 godziny. Dobra. Dziękuję bardzo. I te zgłoszenia, gdzie jeszcze powtórzmy adres, gdzie na stronie internetowej herbalifetriathlon.com. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, mamy tu jeszcze dwa tematy. Pani Kasia Kulesza, długo czekała. Dobrze. Ale się doczekała. Się zastanawiałam, czy zrobić ten temat zaraz do tych wojskowych rzeczy, ale to jednak nie jest nasza marynarka. No nie jest nasza marynarka. Katarzyna Kulesza, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Zapraszamy wspólnie z Radą Dzielnicy Obłóże i Muzeum Miasta Gdyni na spotkanie Tajemnice Gdyńskich Torpedowni. Spotkanie historyczne na temat ośrodków badawczych torped, jakie znajdowały się na terenie już obecnie Gdyni, a kiedyś Babich Dołów i Oksywia w czasie II wojny światowej. Spotkanie odbędzie się 30 listopada, to jest piątek, godzina 17:30. Miejska Biblioteka Publiczna, filia numer 1, ulica Boisko 6, Gdynia Obłóże. Gośćmi spotkania będą Andrzej Dietrich z sekcji historyczno-eksploracyjnej Towarzystwa Przyjaciół Sopotu oraz panowie Michał Szafrański i Jarosław Kłodziński z Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przez portal trójmiasto.pl filmik, relacje z pobytu w torpedowni, z tym, że zaznaczam, że filmik będzie w wersji rozszerzonej, nie taki, który ukazał się na stronie portalu trójmiasto.pl, tylko będzie to coś więcej. Przedstawi ten film pani Marzena Klimowicz-Sikorska. Spotkanie poprowadzi Bartosz Gądek i zapraszamy zarówno na spotkanie historyczne, jak i na zwiedzanie wystawy, która będzie towarzyszyła temu spotkaniu.
Na wystawie zaprezentowane zostaną materiały archiwalne z biblioteki klubu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, z Archiwum Państwowego Gdańsku Oddział w Gdyni oraz też z Muzeum Miasta Gdyni i mam nadzieję z innych miejsc jeszcze szukamy. Także temat ciekawy, zapraszamy, przypominam, 30 listopada, 17.30, Biblioteka na Oburzu. Katarzyna Kulesza, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani Olko, ktoś zawsze musi być ostatni na tych naszych imprezach, proszę. Bardzo prosimy, ale temat jest ciekawy. Koleżanka na pewno przekaże materiał koleżance. Oczywiście. Będzie nagłośniony też. Prosimy bardzo Muzeum Emigracji, co nam przygotowało. Witam, Joanna Dąbrowska, Muzeum Emigracji w Gdyni. W imieniu Muzeum Emigracji serdecznie zapraszamy 29 listopada, w najbliższy czwartek na godzinę 17, na spotkanie z Asią i Edwin Pyrkiem, rodziną podróżników, z którymi porozmawiamy w kolejnym cyklu Stacja Emigracja. Joasia, Edi i ich dwuletni syn Mateusz odbyli zuchwałą półroczną podróż przez trzy kontynenty. I o tej podróży porozmawiamy z nimi w też miejscu związanym z podróżą w Dworcu Morskim w najbliższy czwartek 29 listopada. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pięknie wydana przez National Geographic książka Światy równolegle, czyli w 6 miesięcy prawie dookoła świata. Tą książkę będzie można również nabyć podczas spotkania. Ze strony Muzeum Emigracji organizujemy zapisy na transport. Organizujemy transport z dworca PKP do Dworca Morskiego, oczywiście bezpłatny. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.muzeumemigracji.pl. Na samo spotkanie oczywiście wstęp jest bezpłatny, tym razem też nie obowiązują zapisy. Także dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Stacja Emigracja, Asia, Edi i Mateusz Pyrek, pełna rodzina podróżników, 29 listopada, czyli w najbliższy czwartek. O czym powiedziała też Pani Asia Kropka. Dziękujemy bardzo.